Witam serdecznie, Agata Wiśniewska, Ziemowit Kosmowski. Witam. Dzień dobry. Witamy. Randewu. Randewu. Randewu, które to początki gdzieś tam powzięło jeszcze w połowie lat 80., a nawet pewnie wcześniej. Powstało w 83. Tak. Po tym, jak ja, Ziemowicie, muszę powiedzieć parę słów, no bo ty jesteś właściwie, no, pewnie nie lubisz tego słowa, jak każdy znany muzyki, bardzo ważna postać lat 80., ale i Phantom, i Brak, i Subway, i Randewu. W latach 90. Subway, i później jeszcze solowe projekty, między innymi Kosmowski. I Jan Szary. I Jan Szary. I to wszystko. Teraz powracacie z Randewu. Dlaczego pod tym szyldem, dlaczego to się ukazuje w ten sposób, ta nowa płyta? Powinienem gwoli pewnej formalności podkreślić, że to nie jest do końca reaktywowanie zespołu, że to nie jest jakiś zespół jeden do jednego. Bardziej, tu też drobna uwaga, nie przepadam za tym słowem, ale nazywa się dużo rzeczy dzisiaj u nas projektem, więc posłużę się tym nielubianym. Przedsięwzięcie, coś, można przedsięwzięcie powiedzieć. Może będzie ładniej. Które miało na celu odwołać się do nazwy, odwołać się do estetyki i stworzyć album. Natomiast oczywiście reaktywacja jeden do jednego niemożliwa z technicznych względów dwóch muzyków, chociaż współzałożyciel i pomysłodawca nazwy żyje, ale już nie mówię o Bogdanie Banasiaku, ale nie muzykuje, to jednak dwóch muzyków z tego złotego tria, że się tak megalomańsko nazwę, nie żyje. Nie? I to też do pewnego stopnia determinuje całą sytuację. Było jakimś napędem takiego, nie wiem, zrobienia ukłonu w kierunku nas z tamtych czasów, w ich kierunku. A teraz muzykujecie z Agatą. Agato, opowiedz trochę o tej waszej współpracy pod szyldem Randewu. My w sumie muzykujemy, można powiedzieć, od 20 lat razem. Wiele razy próbowałam Ziemka namówić do tego, żeby może nie reaktywował, jak powiedział. Ale przywołać ten szyld, ale tak? Żeby coś zrobić pod tym szyldem. No i może nie tyle mnie, jak innym w ostatnim czasie udało się go przekonać, że to jest dobry pomysł. Dlaczego to jest takie Deny, ważne? Pozdrawiam cię. Deny Cash był jednym z tych, który dowiercił dziurę w brzuchu do końca. Powiedzcie, dlaczego to jest takie ważne, żeby pod tym szyldem właśnie powrócić? Sięgnąć po część piosenek, które znamy przecież, które są evergreenami, jak to się mówi, wiecznie zielone i bardzo takimi ważnymi symbolami lat 80., a jednocześnie są premierowe piosenki. Były dwie możliwości. Albo kiedy, jak powiedziałem, już nie ma wśród nas dwóch z tej złotej trójki, można było to zamknąć i zostawić. A można było zrobić album, który nawet jeśli będzie drugim i ostatnim, to gdzieś zamyka jakąś klamrą coś, do czegoś się jednak odwołuje, coś przypomina. To był dobry band, to był jeden z lepszych w tym kraju bandów rzeczywiście rock'n'rollowych, w odróżnieniu do wielu innych, które były też bardzo dobre, ale nie były już tak bardzo rock'n'rollowe. I myślę, że troszeczkę niezauważony, tak jak mu się należało. Z jednej strony fajnie, bo zdobył przez to taką trochę legendę i nietykalność. Tak, aura niesamowitości wokół ale tego. Ale z drugiej strony zawsze lepiej jest żyć z nieco zasobniejszą sakwą niż bez tej sakwy, więc to coś za coś. Ale wtedy byliście popularni. Ja pamiętam, że to był okres mojego dorastania. Miałem nawet wasz plakat z Dziennika Ludowego. Ale to się nie przekładało na mosakwę. Byliście gwiazdami wtedy, pamiętam. Dzięki. Ziemowit Kosmowski, Agata Wiśniewska. Zagrajmy, słuchajcie, otwarcie tego albumu. Tej Anny już tu nie ma. Za chwilę wrócimy do rozmowy. Okidoki. Wspaniały powrót legendy polskiego grania, Randewu. Druga płyta, jak powiedziałeś, Ziemowicie. Ziemowit tak. Kosmowski, Agata Wiśniewska w studiu. Opowiedzcie o tym waszym muzykowaniu, o premierowych piosenkach na tej płycie, bo jest kilka powrotów, o nich zaraz powiemy. Tej Anny już tu nie ma, to jest paradoksalnie odcięcie się trochę od tej słynnej waszej A na plaży, Anna? Nie, bez przesady. To też znowu jakby nawiązanie poprzez zauważenie, że trochę czasu minęło i tej Anny już, i tej tu Anny nie już nie ma. No jest kilka utworów premierowych, do nich zalicza się chociażby Jak z nut, czy Daleka droga do Darłowa, tu w płycie, zwłaszcza Na dalekiej drodze do Darłowa, czy W dalekiej drodze do Darłowa w utworze i w dwóch innych gościnnie wziął udział Wojtek Waglewski, Dzięki wielkie. Powstawała przez właściwie rok, można powiedzieć, w pokoju
kilka piosenek zostało napisanych specjalnie dla potrzeb tejże płyty. Niektóre utwory, dwa jakby autokowery. Na skrzyżowaniu ulic między innymi. Między innymi w angielskiej wersji, tak. Czemu w angielskiej? Tak przewrotnie postanowiłeś? Taka potrzeba. Mm-hmm. Nie, przewrotności nie ma w tej płycie, jakby takiej potrzeby przewrotności. Mm-hmm. Taka potrzeba. Agata, jak wspominasz tworzenie tej płyty? Powrót do starszych utworów, ale też taka ciekawość, myślę, która towarzyszy artyście. Co wyjdzie nowego? No, całkiem sympatycznie się nagrywało, siedząc w domu, nie trzeba wychodzić nigdzie. Czyli taka domowa płyta. Tak, jak najbardziej. Ona jest... Do studia gdzieś z gratami, z gitarami, męczyć się z obcymi ludźmi. Nagrywaliśmy to sami zupełnie w pokoju. Wszystko robił Ziemek poza bębnami, które Piotr były... Piotr Pniak, znakomity. U siebie w studio i przesłał traki surowe do wyprodukowania. Także to taka domowa płyta trochę. A tekstowo zawsze byłeś mistrzem takiej krótkiej, ciętej formy i metafory, niedomówień. Tak ja, trochę ja pozostało. Mam kłopoty z zapamiętywaniem własnych tekstów, więc... więc dlatego ci się urywają. Krótkie, zwarte. Ale to jest płyta o miłości, bym powiedział. Wszystkie płyty są w jakimś sensie o miłości. Czasem takiej utraconej, czasem z pewną nadzieją, nutkę nadziei zostawiasz w niektórych tekstach? Taki już jestem. Taki twój stan obecnie? Taki mój stan. Pewnie przez całe życie, tylko że w młodości było trochę więcej energii i buntu. W tej chwili już trochę z siwą brodą, z boku przyglądając Ale się. Podobno gdzieś ten bunt w człowieku zawsze zostaje, więc wierzę, że jeszcze ta nutka w tobie drzemie. Drzemie. Mam nadzieję, że tak. Jeszcze nie idziemy na emeryturę. Słuchajcie, koncerty? Jakoś będzie was można zobaczyć? Czy to jest typowo studyjna sytuacja? Myślę, że 99,9 zagramy w Trójce. Przepraszam. Natomiast co do dalszych działań koncertowych i jakichkolwiek innych, nie wiem. Jeszcze nic nie wiadomo. Ta płyta mnie samego trochę zaskoczyła i to wszystko, co się wydarzyło. Pojawił się wydawca, pojawił się patronat i jakoś tak szybko poszło i też widzę, że jest niezły odbiór. A zaskakuje cię, że młodzi ludzie, którzy w tej chwili szperają gdzieś w muzyce lat 80. odnajdują i to Rendezvous, ale także i Brak, są właściwie bardzo ważnymi zespołami, które się przywołuje dzisiaj. Nie tylko te standardowe, flagowe, które niegdyś, wiadomo, zaistniały mocniej. Oczywiście skromnie byłoby, gdybym powiedział, że ach mój Boże, tak, zaskakuje mnie, ale z punktu widzenia kulturowego nie zaskakuje mnie. To tak jest, że co któreś pokolenie odkrywa zazwyczaj to nie poprzednie, tylko jeszcze poprzedniejsze. I tak jest i tym razem. Agata Wiśniewska, Ziemowit-Kosmowski. Bardzo wam dziękuję za wizytę. Dziękujemy. Dziękujemy za tę płytę Rendezvous. Raz dane i to jest tytułowe nagranie, które zresztą jest kolejnym singlem z tego albumu. Tak. Dziękuję za wizytę. Dzięki. Dzięki.